Witam Was tutaj, cześć, czym coś. I zapraszam też na kolejne mniejsze z tym. Jest opóźnione mniejsze z tym, ale to związane jest głównie z tymi filmami konkursowymi. Tym, że live dzisiaj jest właśnie, ten odcinek się pojawia po live'ie lub chwilę jeszcze później. Więc mam nadzieję, że się Wam podobało i że lecimy dalej z subskrypcjami. Zresztą mniejsze z tym, przejdźmy do materiałów. Nie ma jej dużo, ale jest inaczej niż zawsze, bo jest więcej UM-u, ale po kolei. Jak tam nasze tarcze się miewają? No nie jest źle, ponieważ jak już dobrze pamiętacie na odcinku wschodnim, czyli na kierunek Brudno, mamy Marię już na stacji Zacisze i ma Anna. Kręci się tutaj, już wywieciła 1430 prawie metrów, 1429 metrów wywieciła. Jest tak prawie na jednej, tak trochę ponad 1/3 odcinka za już Konatowicza. O, może 2/5 do stacji Zacisza od Konatowicza. Tak to sobie weźmy. I odcinek zachodni, czyli stacja Powstańców Śląskich i Urlichów. Tak, pojawi się w końcu odcinek z tego, tylko cały czas mamy komplikacje z mapami. To jest tutaj sytuacja ciekawa też, czyli Krystyna siedzi na Urlichowie już, a Elżbieta, Elizabeth, proszę bardzo, jest już i wywierciła sobie 663 metry, co daje jej sytuację, iż tak, no mniej więcej 3/5 wywierciła do stacji Urlichów od stacji Powstańców Śląskich, moją stroną. I ogólnie połowę trasy całkowitej. Także tak to jest, z metra, z oficjalnej strony nic nie ma, awarie wind, tu się dużo nie działo ciekawego, jest więcej niż ostatnio, nie ma tego dramatu, że chyba tylko 3 windy nie działały, spokojnie. Ale tak, księcia Janusza, winda przy wyjściu numer 6, poziom 0-1, cały czas nie działa. Kabaty, winda południowy wschód, poziom 0-1, cały czas nie działa. Centrum, winda południowy zachód na peron, poziom z -3, 0, to jest nowość. Czyli to jest winda w kierunku Kabat, jeżeli ktoś by nie wiedział. I ona aktualnie nie działa z prawdopodobnie, tak, nie prawdopodobnie, tylko na pewno z Patelni. Nie da się zjechać właśnie w tym kierunku. No cóż, niedobrze. Dalej winda Racławicka, winda południowa na peron poziom -1, -2. I Ratusz Arsenał, winda południowa na peron poziom -2, 0. O, to jest nowa na Ratuszu Arsenał, tej nie kojarzę. Dobrze, no i to tak tyle. Dalej nieczynny pop, ale nie mobilny. Nowy Świat Uniwersytet cały czas nie działa. Od 2 listopada jest jako nieczynny. Przepraszamy za niegodności i zapraszamy do pozostałych popów. Dalej informacje z temu. Uwaga, to jest pierwszy raz, kiedy taka sytuacja jest. Nic nie mamy. Za to mamy informację od SKM-ki. A mianowicie pojawia się nowa linia S90. Czemu? No, żeby trochę wesprzeć aktualnie sytuację, wiemy, jest pandemiczna, mniej osób w pociągach, w całej komunikacji miejskiej, więc w związku z tym teraz będziemy jeździć sobie tutaj trochę inaczej, a mianowicie dzięki temu mamy linię S90, która kursuje od stacji Warszawa Zachodnia, peron 8, do Warszawa Gdańska. Jest to bardzo krótka linia, kursuje głównie tylko i wyłącznie w godzinach szczytu porannego i popołudniowego, ale jak coś, możecie się przejechać najkrótszą linią SKM w Warszawie, jak coś. Kursuje od 2 listopada bodajże do 11 grudnia, ale jeżeli się pomyliłem, to jeszcze za chwilę Wam to dokładnie powiem. To byłoby tyle z informacji pierwszorzędnych, dochodzimy do drugiej, czyli właśnie tak jak mówiłem, SKM-ki S90. Będzie wspierać tutaj nasze SKM-ki i koleje mazowieckie. Dobrze, idziemy dalej. Cmentarze. Tak, jak wiemy, cmentarze zostały zamknięte, ale ZTM się nie poddaje. A właściwie WTP. Spokojnie, będzie dojazd. Od 3 listopada, czyli od wtorku, ponownie będą otwarte cmentarze. W związku z tym, od 3 listopada do niedzieli 8 listopada na trasę wyjadą linie C9, C11, C40 i 409. Dodatkowa część autobusów będzie jeździła linii 169 i 180, a do obsługi linii 181 i 303 zostaną skierowane autobusy przegłubowe. Autobusy linii 250 będą podjeżdżały pod bramę zachodnią cmentarza północnego. No i tak jak mówiłem, tutaj macie napisane, i też C1 będzie jeździć. I tutaj jeszcze mamy z tego co widzę w weekend kolejny, czyli 7-8 listopada będzie 115, 147, 169, 173, 180, 189, 211, 409, 500 i tramwaj linii 3. Do obsługi tutaj będzie też trochę więcej, 110, 181, 27 i 28. Będzie się trochę pozmieniało z tego co widzę, 727. No, ogólnie całkiem nieźle, więc jak coś,
Będzie komunikacja autobusowa, będzie to złożone na cały tydzień, a nie na jeden dzień. Więc może i dobrze. Tak jak tutaj mówiłem przed chwilą, właśnie cmentarze są zamknięte, czyli właśnie w ostatnich tutaj naszych dniach 31 października, 1 i 2 listopada. Dla was to jest już 2 listopada, więc raczej nie pójdziecie, ale możecie mi napisać w komentarzach, czy ktoś z was przeskakiwał kiedyś przez płot cmentarza. Niekoniecznie, bo chciał tam wejść, tylko może na przykład został tam zamknięty. Ja osobiście nie miałem takiej sytuacji, ale znam osoby, które miały takie problemy, że nie wyszły na czas. Dochodzimy do ZDM-u. Tak, jest 5 minuta odcinka i skończyliśmy cały WTP. No cóż, ZDM-ie. Pierwszy komfort na ulicy Alei Krakowskiej. Na ulicy Alei Krakowskiej. Na Alei Krakowskiej. I tak, tutaj macie nowe chodniki, ścieżki. Ja tam jechałem, ostatnio się zdziwiłem. Halo, ZDM. Nie mówiłeś o tym jeszcze, że to już zabili. Czemu tego nie ma? No i na szczęście w końcu pojawiło się to. Nowe ścieżki, ścieżek nie ma, chodniki. Ładniejsze, wygodniej się po nich jeździ, na rowerze, na wszystkich pojazdach, hutok i tak dalej. Więc ogólnie bardzo serdecznie zapraszam na Aleję Krakowską, żeby sobie pochodzić, pojeździć. Tylko może niekoniecznie podczas pandemii, no ale... wiemy, o co chodzi. Ruszyliśmy z budową nowego parkingu wzdłuż Alei Jerozolimskich. To jest dobra nowina. Gdzie on będzie, możecie sobie tutaj poczytać, dokładnie macie w linku. O, tutaj mam napisane. A, to jest w tym odcinku, gdzie nasze Aleje Jerozolimskie są na jednym pasie, w jednym kierunku. Tak, to jest to bardzo dziwne miejsce. Ja cały czas nie jestem do końca przekonany, czemu tam drugiej jezdni nie ma. W sensie, chyba z tego co pamiętam, był problem z tym rondem przy placu Zawiszy. Ale nie pamiętam do końca. Więc powiedzmy, że mniej więcej o to tu chodzi. I jak coś właśnie będzie tutaj robiony parking nowy. Więc jak coś się cieszymy. Lepsze parkowanie za więcej pieniędzy. Kończymy wyposażenie konstrukcji wiaduktu na przyczółku Grochowskim. Tak, ten wiadukt długo dobią. Bardzo długo dobią. Więc coraz bliżej. Już niedługo będzie asfaltowanie. Mamy już tutaj poręcze i różne takie bariery, przejścia, połączenia ze starym wiaduktem, z nowy, bezpieczniejsze dostępy i już niedługo może w końcu będzie działać, bo ma być otwarty na przełomie listopada i grudnia, czyli w skrócie niedługo. Tylko cię czekać, aż w końcu go tworzą. Słupki już stoją, trawnik chroniony przed autami na ulicy Radziwiczówny. Także jak coś macie, proszę bardzo, znowu te słupki. Chociaż z tego co ja widzę, jak ktoś się postara, to sobie przejedzie ścieżką asfaltową, w sensie rowerową i tak sobie zaparkuje. No ale jak coś, to jest takie bezpieczeństwo, że można nie wjechać w pierwszego. Cieszymy się. O, tutaj mamy dokładnie analizę, jak to wyglądało kiedyś, jak to wygląda teraz. Zielone trawki, ładne ścieżki i tak dalej. No, cieszymy się. Ładnie to wygląda, nowe asfalty, nowe bariery, rowery i w ogóle... ZD. Zwrot opłat za zajęcie pasa drogowego pod cmentarzem. Tak, jeżeli ktoś z was chciał tam sobie, nie chciał, tylko sobie tam na przykład pobrał jakieś te różne opłaty i tak dalej, to można tutaj dokładnie dostać zwrot za ten właśnie dni 31, 1 i 2 listopada, 31 października oczywiście, więc możecie sobie tutaj pobrać. Tutaj jest dokładnie droga, jak to trzeba zrobić, tutaj z tego co widzę. I jak coś, możecie to zrobić albo drogą listową, za pośrednictwem platformy ePUAP lub osobiście w kancelarii ZDM-u przy ulicy Chmielnej 120. Więc jak coś, to proszę bardzo, możecie sobie coś takiego zrobić, jeżeli mieliście coś takiego, ale chyba wątpię, że ktoś z was coś takiego miał. I dochodzimy do UM-u. UM-u jest dużo. Stanowisko Rady Kobiet dotyczącej wyroku Trybunału Konstytucyjnego. To jak coś macie teraz, powinno świecić na ekranie. Możecie sobie przeczytać, ja nie będę tutaj tego czytać, ale jak coś, to proszę bardzo, macie. Aktualna sytuacja w miejskich szpitalach. No i tak, aktualnie jest 35% wykorzystanych łóżek w szpitalach na Mazowszu, przeznaczonych tylko dla pacjentów zakażonych COVID-em. I to jest informacja na dzień 29 października. Jak coś, no i to mamy dokładnie opisane. Do UM-u będziecie mieli cały link, bo tam jest dużo informacji, ale do tego mogę nawet wam specjalnie zostawić, to możecie sobie poczytać dokładnie, co tu się podziało. Konkurs na nową patelnię został rozstrzygnięty, czyli mamy, zwycięzcą została spółka Good Looking Studio, SPZOZOZO, SPKZ z siedzibą w Warszawie, ciekawa ta nazwa. No i mamy nową patelnię, niedługo się pojawi, więc tylko czekać, aż się będzie działo z nową patelnią.
Ja już mówiłem swoją opinię, więc znacie na temat patelni. Dalej tutaj nam UM przypomina o tym, że jesteśmy w czerwonej strefie, nie zapraszamy na cmentarze i zostańcie w domu jak możecie. Ja już trochę sporo razy dzisiaj wam mówiłem. Dobrze, no i to tyle na dzisiejszy odcinek Mniejsza z tym. Wiem, odcinek się pojawił później, a i tak jest mało materiałów. Dziwna sytuacja, ale to głównie dlatego, że jest aktualnie sytuacja pandemiczna, było właśnie święta, ludzie nie działali i tak dalej, więc w skrócie się teraz dużo bardzo nie dzieje. I dobrze, bo im mniej jest informacji mniejsza z tym, tym mniej zmian. Chociaż niektóre rzeczy przemijam, takie mniej intensywne, jak jakieś autobusy Elki poza granicami Warszawy. Dobrze, jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie być cały czas na bieżąco, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. No i już niedługo, bo prawdopodobnie za około tydzień lub w piątek pojawi się kolejny odcinek z mniejsza z tym. Miejmy nadzieję. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Nie mam zielonego pojęcia, co to będzie. Cześć!